najbliższym czasie, czyli od 15 sierpnia do 24, odbędzie się już trzecia edycja Festiwalu Del Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Będą zarówno filharmonicy z Wiednia, z Pragi, z Berlina, z Drezna. To są koncerty codziennie wieczorem o godzinie 19.30, a także o godzinie 17.00 trochę muzyki lżejszej. Będzie Krystyna Prońko w założeniu pałacowo-folwarcznym w Bukowcu, będzie Włodzimierz Pawlik, będzie Łukasz Pawlik. Oprócz muzyki będziemy gościć także artystów, takich jak Jerzy Sztur, będzie Anna Szałapak, będzie Teatr Miedzianka. Wszystko to, spektakle teatralne odbędą się w Teatrze Jeleniogórskim, a spotkanie z panią Anną Szałapak w pałacu w Wojanowie. Festiwal Del Arte rozpoczyna się w piątek, w ten piątek 15 sierpnia i trwa do przyszłej niedzieli, do 24 sierpnia. Zapraszamy serdecznie do Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, do Bukowca, do pałaców w Wojanowie, pałaców w Pakoszowie oraz kościołów w Jeleniej Górze i w Mysłakowicach. Także Teatr Jeleniogórski stoi dla Państwa otworem. Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny, tym bardziej serdecznie zapraszamy.